W dniu święta Matki Bożej Zielnej po raz czwarty odbyło się w Brzegach Dolnych święto ziół i kwiatów zorganizowane przez Stowarzyszenie Homo Homini, Gminę Ustrzyki Dolne oraz Centrum Kultury i Turystyki w Brzegach Dolnych, które tworzą Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna imieniem Eugeniusza Wanieka, Ustrzycki Dom Kultury oraz Bieszczadzkie Centrum Turystyki i Promocji. Imprezę prowadzili Elżbieta Włodarczyk i Wojciech Domiszewski. Podczas imprezy udostępnione zostały wystawy fotograficzne z fauną i florą bieszczadzką Agnieszki Bury i Henryka Gosztyły oraz wystawa trofeów myśliwskich zorganizowana przez myśliwych szkół łowieckich Jarząbek i Ryś. Państwa wszystkich bardzo serdecznie, że tu jesteście z nami. Witam zaproszonych gości, a wśród nich pana burmistrza Ustrzyk Dolnych, Bartosza Rumowicza, pana Wojciecha Szota, dyrektora Ustrzyckiego Domu Kultury. Bardzo serdecznie witamy. Witamy wszystkich państwa, którzy jesteście z nami tutaj w tych namiotach i tą uroczystość upiększacie. Chciałbym przypomnieć tylko, że to nasze wielkie świętowanie jest związane z uroczystością wniebowzięcia Matki Bożej. Stąd są te zioła, są te piękne kwiaty. Natomiast też dodam, ale Państwo o tym wiedzą, że świętujemy także Bitwę Warszawską, czyli cud nad Wisłą, w ten czas, kiedy Polska odpierała atak bolszewików. Mamy kolejną rocznicę tej bitwy, to już jest 99. rocznica, ale jeszcze proszę Państwa mamy setną rocznicę pierwszego powstania śląskiego. Tak jeszcze na marginesie, żeby nie przedłużać, w nurcie patriotycznym wspomnę, że tu mamy takiego patriotę lokalnego. Nazywał się Andrzej Kosina i walczył z bolszewikami na Białorusi. Zresztą był podchorążym saperów, walczył w batalionie tych saperów, był dowódcą i poległ właśnie w obronie ojczyzny na Białorusi. Może warto do tej postaci wrócić i w jakiś sposób może ją upamiętnić. Szanowni Państwo, chciałbym bardzo serdecznie podziękować za zaproszenie na dzisiejsze Święto Ziół i Kwiatów w Brzegach Dolnych i pogratulować organizatorom, wszystkim organizatorom dzisiejszego wydarzenia, a jest ich sporo, bo i Bieszczadzkie Centrum Turystyki i Promocji, i Ustrzycka Biblioteka, i Stowarzyszenie Homo Homini. Wszyscy tutaj, którzy są z nami obecni, chciałbym wszystkim pogratulować i podziękować za organizację. Tak jak tutaj powiedział pan dyrektor Wojciech Domiszewski, to święto jest związane również z tym, że dzisiaj mamy święto kościelne, stąd też piękne wiązanki, piękne kwiaty, piękne bukiety kwiatów, które biorą udział w konkursie na najpiękniejszy bukiet. Wszystkim życzę, żeby to czwartkowe, ale prawie niedzielne popołudnie było spędzone w miłej, rodzinnej atmosferze, przy dobrej, lokalnej muzyce, przy występach naszych wspaniałych artystów i w dobrej pogodzie, a myślę, że ona na pewno będzie. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję organizatorom obecnego tutaj święta za zaproszenie. Na ręce pani Sylwii Karabanowskiej. Pan Wojciech tutaj tak bardzo tutaj szumnie powiedział, że powiem na temat dzisiejszego święta, gdy chodzi o egzegezę, powiem, że dzisiejsza uroczystość wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny jest to święto bardzo stare, jedno z najstarszych w tradycji chrześcijańskiej, bo już na przełomie VI-VII wieku jeden z cesarzy wydał takie rozporządzenie, aby świętować ten dzień, czyli we wspólnotach lokalnych to święto było jeszcze starsze, natomiast oficjalnie w 1950 roku, konkretnie 1 listopada, papież Pius XII
ogłosił dogmat o niepokalanym poczęciu, w niebowzięciu Najświętszej Maryi Panny do nieba. Ta prawda była obecna w wierze chrześcijańskiej, w wierze też i katolików prawosławnych, ale papież ogłosił, że jest to prawda wiary, dogmat, który ma swoje źródło pośrednie lub bezpośrednie w Piśmie Świętym i nie jest sprzeczne z rozumem. I ten dzień 15 sierpnia jest obchodzony jako dzień wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Powiem, że w tym dniu również poświęca się zioła, kwiaty, owoce, a przede wszystkim również młode pędy zbóż. I także jest to dzień, w którym dziękuję się Panu Bogu za tegoroczne plony. I w kościołach, świątyniach w tym dniu, kiedy wierni gromadzą się tak bardzo licznie na uroczystej mszy świętej, to widać, że wystrój kościoła jest trochę inny, taki szczególny, wyraźny, albowiem znajdują się dodatkowo takie szczególne wieńce zrobione z różnych tutaj, z różnych kłosów zbóż. Te dojrzałe ziarna są symbolem takiej dojrzałości. Tegoroczne lato to czas bieszczadzkich aniołów, zatem i u nas zerkał na wszystkich ze sceny, bacząc, czy wszystko jest w porządku. Święto ziół i kwiatów to nie tylko występy zaprzyjaźnionych zespołów, ale też i rozmowy, pogadanki na temat ziół, kwiatów, myśliwstwa.
to również opowieści o tradycji obchodów święta, o której opowiedział nam ksiądz proboszcz Adam Przozda, a także fakty historyczne, które przedstawił Wojciech Domiszewski. Trzecie miejsce. Ura pani ma numer 5. Panią z numerem 8. To chyba będzie drugie miejsce. No i pierwsze miejsce, numer 3. Pierwszą nagrodą jest puchar pana burmistrza, fundowany przez pana burmistrza. Zapraszam. Zapraszamy bliżej. Zapraszamy tutaj bliżej, może się państwo pokażą trochę wszystkim. Dlatego też tegoroczne święto odbywa się wokół Bieszczadzkich Aniołów. Dzisiejszej imprezy, ponieważ już tradycją stało się, że myśliwi zamieszkujący naszą gminę Ustrzyki Dolne bardzo chętnie włączają się we wszystkie tego typu imprezy. Tutaj muszę się pochwalić, bo już drugi albo jeszcze się nie mylę trzeci raz uczestniczymy tutaj jako myśliwi w organizowaniu, uświetnieniu takiego pięknego święta. W jaki sposób chcieliśmy to święto po prostu podkreślić? Zorganizowaliśmy tutaj wspólnie z organizatorami, z panią Karabanowską, piękną wystawę łowiecką. Na tej wystawie zgromadziliśmy nie tylko trofea łowieckie, ale również sztukę myśliwską w postaci tej najprostszej, czyli fotografii, w postaci rękodzieła myśliwskiego, w postaci pięknych zbiorów związanych z tradycją myśliwską. My tutaj na tym terenie staramy się jak najbliżej być społeczności, zarówno jeśli idzie o miasto Ustrzyki Dolne, jak i przede wszystkim okoliczne miejscowości, a przede wszystkim chcę to podkreślić Brzegi Dolne, gdzie zawsze z okazji świętego Huberta, którego obchodzimy 3 listopada, zamawiamy sobie w waszym kościółku drewnianym piękną, uroczystą mszę świętą i to dzięki w tym momencie trzeba złożyć też księdzu proboszczowi, że nas tak ładnie tutaj przyjmuje zawsze. Także życząc świetnej zabawy, dziękuję jeszcze raz za wszystko. Dasz gór! Pamiętaj, Jezu, pamiętaj, Jezu.
żeśmy sobie raz po raz przechodzili koło Fundacji Bieszczadzkiej, a na drzwiach tej fundacji pisze działaj lokalnie. No i zaczęliśmy myśleć nad tym, jak tutaj tę naszą kulturę uszczycką wzbogacić, pomimo tych dobrych starań ze strony domu kultury, biblioteki, brakuje nam i po prostu filmów, a nie, te filmy chcemy w taki sposób prowadzić, żeby poddać je potem dyskusji. I postanowiliśmy otworzyć dyskusyjny klub filmowy w Uszczykach Dolnych pod nazwą Flash, który będzie działał do na pewno pierwszą sesję taką zorganizujemy do 30 października. W związku z powyższym zachęcam wszystkich, gdy już będzie bliżej realizacji tego tematu, do wzięcia udziału w projekcji filmu i dyskusji na ten temat. Dziękuję bardzo. Pani Monika Buchtalarz. Mogę prosić panią Monikę Buchtalarz? Nasze bieszczadzkie anioły powędrowały nie tylko do laureatów konkursu kwiatów, ale także do naszych przyjaciół, którzy współpracują z nami przez cały rok w organizacji najprzeróżniejszych imprez. Tym razem skierowaliśmy się w kierunku ekonomii społecznej. Zaprosiliśmy do nas przedstawicieli lokalnej grupy działania Zielone Bieszczady i założone tam w ramach POWES przedsiębiorstwo społeczne z ich ofertą cateringową i rękodziełem. Nie zabrakło również ciast, które przywieźli członkowie Stowarzyszenia Promyk Nadziei. Patronom, współpracownikom, filantropom, no nie wiem jak... O ziołach opowiadała Agnieszka Czerzyk-Wójtowicz. No a Bogusz Jarecki zapraszał wszystkich do uczestnictwa w projekcie zatytułowanym Dyskusyjny Klub Filmowy. Dzień dobry.
Thank you.